Siema, jestem Bizuneja, to jest dziedzictwo Hogwartu. Ja popełniłem błąd w poprzednim odcinku, a mianowicie wybrałem taką różdżkę, jaką on mi dał. Ale tutaj też można ją dobrać tak, jak się by samemu chciało. Czyli po prostu wybrać kształt tej różdżki i tak dalej. Ha, i teraz to wszystko ten ma sens, bo ja wybrałem sobie taką różdżkę. I to było takie brzydkie, nie? A tutaj proszę bardzo, można coś takiego wybrać. Coś takiego wybrać. Proszę bardzo, to wszystko wygląda teraz, kurde, o wiele lepiej. O wiele ładniej. A nie jakieś takie nijakie to jest. No i to mi się podoba, tylko co by tu wybrać? Można sobie różne taki odcień tego. To jest taka różowawa, to jest taka żółtawa. Ale nie, tutaj taka inna była. Taka, o, to jest dosyć fajna różdżka. Taka... Podobna do tej czarnej różdżki, nie wiem, czy jestem pewien. Nie wiem, czy to jest na pewno to, ale tak mi się wydaje. Można sobie wybrać taką jasną, albo taką ciemniejszą. Chciałem, żeby się tak mniej więcej wyróżniała ta różdżka z tych mojego wyborów. Boże, żeby się wyróżniała po prostu od innych różdżek, ale no nie, no bo wybiorę sobie taką, jaka tutaj jest, chociaż ta jest też fajna. Chociaż nie, to jest taka jak patyk urwany po prostu. Nie, to raczej nie. To wziąłbym taką. No, może być. Tylko ta tekstura tej różdżki trochę brzydko wygląda, ale to mniejsze. Nie będę się aż tak jej przyglądał chyba. Mi się wydaje. Dawaj, przełączaj. Co tu można? Rodzaj drewna, czarny orzech. A czym to się różni? Buk? Osika? Nie widzę jakby kompletnie żadnej różnicy między jakie to drzewo jest. Jakiś kolor? No, ja nie wiem. Bez? Skąd co tu jest? Jaki ma sens? Oczywiście, jak powiedzieć spać po moim głosie, no coś mnie wzięło niestety. Jakiś choróbsko, no ale cóż. Jest mi już lepiej, więc wracam. Głuk, jodła. Powiem szczerze, nie wiem, co tutaj, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie, bo kompletnie się żaden wygląd nie zmienia, czy coś. Więc wezmę na przykład czarny orzech, proszę bardzo. Długość. How intriguing. Ale co to zmienia? Nic. No więc wezmę sobie największą długość, bo to ma znaczenie. Giętkość, odrobinę sprężyste, prężne, sprężyste, giętkie, trwałe, niesprężyste, odrobinę wyginające się, nieelastyczne. Co to jest? Prężne. How intriguing. No bardzo intriguing, no niesamowite wręcz, bardzo elastyczne. Ogólnie chyba za głośno jest gra, niedobrze, będę musiał ją ściszyć. Ale dobra, wybiorę sobie może prężne, giętkość prężna, więc okej. I tutaj co jest? O, włókno ze smoczego serca, pełniące rolę rdzenia różdżki, pozwalające stosować potężną magię. Włos jednorożca pełniące rolę rdzenia różdżki, pozwalające stosować spójną magię, bądź pióro Feniksa. Pełniące rolę rdzenia różdżki, pozwalające stosować bardzo różnorodną magię. Powiem szczerze, biorę włos jednorożca. Teraz już chyba powinno być ok. Biorę włos jednorożca, bo wiadomo, ze smoczego serca na pewno dużo osób by wzięło pióro Feniksa, ten słynny Feniks, który przyniósł haremu w drugiej części filmu przynajmniej, bo książek nie czytałem, w Komnacie Tajemnic? Tak mi się... Nie, Komnata Tajemnic? A Boże, jak to się nazywało? No Komnata Tajemnic, bo pierwsza część to był kamień filozoficzny, więc w Komnacie Tajemnic Feniks mu przyniósł właśnie ten miecz Gryffindoru, czy jak się to nazywało, nie wiem, nie pamiętam, dobra, nieważne. Włos jednorożca, cyk. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Dobrze, no dobra, no biorę, no kup. Kup? Mam w ogóle pieniądze? Raczej tak. What do you think? No to jest coś, no nie różnię się za bardzo, ale nie chciałem brać jakiejś różowej, bez przesady. Różdżka ma być mocna i tyle, ale nie tak jak tamten patyk szary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. No i tak to się powinno zakończyć, a nie jakieś dziadostwo, że wziął pierwsze lepsze, bo nie wiedziałem, że można tu w ogóle bawić się z wyglądem tej różdżki. Myślałem, że po jakimś czasie w ogóle dostanę to. Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well,
and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. No i teraz, ogólnie, pewnie widzieliście na odcinku, zdobyłem maskę jakąś krwistą, czy coś takiego. Tu dostałem jakieś okulary plus 6 obrona i tutaj jakieś inne okulary srebrzone, ordzewiałe. Tak, jasne, już zakładam je. I tu są w ogóle te... I taka. Plus 7 i to jeszcze legendarna. Boom. No, powiem szczerze, dziwnie wyglądam w maskach. Tak jakby oczy mi się trochę nie wpasowywały w to, ale wezmę, założę sobie. Czemu by nie? To jest postać moja i ja robię z nią co chcę. A jak? Jakieś różne szaliki, które sobie można założyć, więc sobie założę. Tak trochę inaczej jest niż to, co się działo w poprzednim odcinku, ponieważ, no jak wiadomo, musiałem się tutaj cofnąć i wszystko zrobić od nowa. To mam dostęp do 5 poziomu, a nie mam na przykład 6 poziomu, bo nie wszystkie kartki pozbierałem. Tak jak to było poprzednio. Także dobra, wszystko mam. Mam jakieś uchwyty różdżek nowe czy coś? Ja nie mam, okej. Ale przynajmniej mam różdżkę, no, przynajmniej lepszą niż była wcześniej, nie? I to mi się podoba, dawaj. Chwila, a czy ja zmieniłem na pewno... gdzie to jest? Wyposażenie, cyk. Czy ja na pewno zmieniłem to, no właśnie, nie zmieniłem tego na tą lepszą, lepszy wygląd. To, cyk. Ach, proszę bardzo. I to mi się podoba i to jest... O to właśnie nie walczyłem, nic nie robiłem. Dobra, teraz bym po prostu sobie wszedł do mapy i mam teraz znaleźć magiczną rzepę. A więc mapa. Gdzie jest magiczna rzepa? To jest magiczna rzepa? Magiczna rzepa, bang, proszę bardzo. To są ogólnie jakieś filiżanki, stroje czarodziejskie na każdą okazję firmy. To ja bym tam podszedł. Co to za stroje czarodziejskie? Ja bym sobie chciał zobaczyć. Przy okazji może tego. Robię aktualnie test na ten odcinek, jak będzie gra działała mi mniej więcej, gdy będę nagrywał ją w 4K. Czy to ma znaczenie w ogóle, czy nagrywam ją w 2K albo w 4K? To jest dosyć interesujące. Podejdę sobie tutaj, czy coś tutaj ciekawego będzie, czy raczej nie, bo jeśli są jakieś ciekawe stroje czarodziejskie, które można by było tutaj kupić, to ja chętnie bym sobie wziął. Dzień dobry, panu. Mogę z tą jakoś pogadać, gościu, czy coś? Możesz sprzedawać coś, ale ja nie mogę nic z tego, nic kompletnie, okej. A co tutaj w torbie jest? Torba, szukaj. O, eliksir widżetowy. Okej. Ja myślę, że jakby mi w nocy coś takiego podlazło bez twarzy, to chyba bym umarł ze strachu. Normalnie jak manekiny w Skyrimie, o Boże. No, a one mogą czasem wstać i iść. I nieważne, że to... że to jest najnowsza wersja Skyrima, tak też się tam dzieje. Potem jak miałem własny dom, albo nie własny, jakiś taki kupiony, bo można zbudować dom w Skyrimie, albo kupić i po prostu gotowy. I tam właśnie manekiny sobie gdzieś tam poszedłem, a te manekiny zaczęły się ruszać i łazić po domu. Niby mówili, że to naprawili, ale bzdura. Nie ma takiej opcji. Nie mogę nic tutaj kupić. Okej, to wie pan co, panie Fertku? Podziękuję za takie interesy. To mi się nie podoba. Dawaj dalej. Gdzie jest ta magiczna rzepa? Ja to myślałem sobie, kupię jakiś garniturek, odszczelę się normalnie jak prawdziwy czarodziej czarnej magii. A tu nic. Jeszcze tylko, żebym trafił. Proszę bardzo. Nie używam pada od wczoraj, a jednak kompletnie nie potrafię go używać. And I, and you, and me i tak dalej. Weź mi tutaj. Nie osobę mi, kobieto. Dobra, gdzie tutaj mam iść? Magiczna rzepa. Prowadź. Mój GPS-ie. Może przy okazji dołapię jakieś kartki. Chociaż w sumie... To co robiłem wczoraj, to co robiłem w poprzednim odcinku, te łapanie tych wszystkich kartek i zwiedzenie tych okolic dało mi 6 poziom, więc może teraz znów bym popróbował poszukać, ale jak już robiłem w poprzednim odcinku, to nie ma sensu tego pokazywać w tym, więc... No proszę bardzo, zdobyłem jakiś koronkowy kapelusz czarodzieja. Proszę bardzo, czyli w tych skrzynkach po prostu są losowe rzeczy, które generują się co inny zapis, to co innego, czyli można sobie po prostu próbować coś dropić. Proszę bardzo, jaki kapelusz. trochę nie pasuje do reszty stroju. Więc raczej by było trzeba było coś sobie jakiegoś czarodziejskiego założyć, więc niech będzie. Przynajmniej zawsze jakiś dodatkowy punkty obrony, nie? Także warto z tym żyć.
Nie spodziewałem się jednej rzeczy w tej grze, naprawdę nie wiem dlaczego, ale nie wiedziałem, że można wskoczyć do wody i se pływać. O ile oczywiście jest na tyle jakby, o jest, pływa moja postać, pływa, ale jaja. Ale płynąć szybciej, nie, w ogóle, jaki, co to był za styl po prostu, nie wiem, czarodzieja narąbanego od bimbru, czy co tu się pije, jakieś magiczne i inne rzeczy. W ogóle tu można sobie pozwiedzać, wow, to nie jest, to wygląda jakieś koło po... a ty gdzie się tam szlajasz, co? Do książki mojej. Muszę cię zwłasnowolnić. Dawaj wszystkie, kurde, dziękuję bardzo, to mi się podoba, tak mogę żyć. Tam jakieś, kurde, rozwalone coś jest. Tam jest dalej coś ogólnie. Tak mniej więcej mógłbym to opisać. Opisać. Nie mam niestety nic, z czym mógłbym się tam przenieść łatwo. Także na razie sobie podaruję to miejsce. Ale mniej więcej wygląda na to, że będzie co zwiedzać. Tam coś latającego jest. Co to tam w ogóle się tam dzieje? Co to się dzieje tam w ogóle? Co to jest jakieś szpikulce? Mogę to rozwalić na przykład? Mogę to wycelować tam, żeby ten... A, uwaga, uwaga. A, no, strzelaj. Nic, kompletnie. Okej. Okay. Kot! Czemu nacisłem X? Boże, jestem uzależniony od kłaskania kotów. Nie, nie, nie. Starczy, starczy. To jest jakiś, nie wiem, oni krzywdzą te koty. Te koty wyglądają jakby po prostu były umalowane. Kto maluje koty? Zostawcie to, biedne zwierzęta. Biedne zwierzęta. Oni mają naturalne futro i na pewno nie wyglądają w ten sposób. Nie wiem, może są magiczne, nie wiem, ja tam nie znam się na tym. Dobra, gdzieś tutaj coś jest, jakiś inny budynek. Ja oczywiście znowu steruję, jakbym był pijany. Wow, kartka! Łup. Aha, już mam prawie szósty poziom, to mi się podoba. Ej, te skrzynie, kurde, co tak, kurde, patrzysz na mnie? A chciałabyś w oko? Haha, nic się nie stało, tak też myślałem, podejrzewałem. Ja ogólnie nie czynię nikomu krzywdy w żadnym wypadku. Jestem bardzo tego. Uwaga, jak zeskoczę, to sobie zranię się, czy coś? Nie, okej. Okay. Jestem w miarę na takim terenie, że nie skrzywdzę sam siebie. To dobrze, to bardzo mnie cieszy, to mi się podoba i tak warto żyć, nie? Dobra, do dzieła. Gdzie ja mam więcej mam iść? Tutaj pokazuje mi GPS, że gdzieś tędy. Okej, okay, a tego ptaka mogę złapać? Niestety nie. Ale tutaj coś jest. Jakiś taki ponury cmentarz, na który sobie wejdę. Przynajmniej to wyglądało jak ponury cmentarz. O, i faktycznie to jest cmentarz, ale jaja, no po prostu ja już poznaję te wszystkie miejsca, nawet jeszcze tam nie będąc. Może coś tu się znajdzie więcej, no przecież w tych całych grobach może są jakieś błyskotki, nie? Niech jestem hieną cmentarną, ale trzeba przewidywać po prostu, że czasem człowiekowi nie przyjdzie to jak przytrzymała Fedora. Co tu się dzieje? Dobra, w sumie to jest nawet lepsze od mojej aktualnej tej czapki Mikołaja, a Boże, czarodzieja. Tak, właśnie. Także ile to jest? 8, a to jest 7. No dobra, biorę to. Oczywiście, o Boże, nie, no, pierdzielę to. Dochodził z tą fedorą. Chociaż nie można koloru jej zmienić. Tylko wygląd. A biegnę z tą fedorą, jestem, kurde. Na wakacjach, młody emeryt. Młody czarodziej emeryt, nie ten przycisk, ten. Coś się w dyniach kryje, nie wiem, jakieś zaklęte ten powozy czy coś. Bo raczej nie. Nie, 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 hello there, tylko dawaj mi, co tu masz, swoje skarby wszystkie. Kumasz, gościu? To jest napad. Napad z różdżką w ręku. No dobra. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new fifth year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? No dobra, co tam masz, gościu? Panie nasionko. Magiczna rzepa. Ha, tu mogę sobie sprzedać. No dobra, na przykład to, co 30 ten ciemny kaszkiet. No ale po co mi ten kaszkiet? No ona nie daje mi chyba niczego. Tak mi się wydaje, ale nie, nie, raczej nie. 30 golda, proszę bardzo. Proszę bardzo. Naturalnie beżowy szalik. W sumie to ja nie wiem nawet, co ja aktualnie mam założone. Nie, to jest chyba zdjęte. Okej. Okay.
Mogę ją ulepszyć, ale tak naprawdę tak szybko teraz progresuje do przodu, że to nie ma sensu sobie ulepszać czegoś. A zapewne tak jak w każdej innej grze. Potem się progres spowolni i będzie można, albo nawet bije się maksymalny poziom i już będzie wtedy można sensownie to wszystko poulepszać, bo tak to nie widzę sensu. Mogę to posprzedawać wszystko, ale w sumie czy tak naprawdę aż tak bardzo tego chcę. Może się okazać, że u niego sprzedaję za mniejszą cenę niż u kogoś innego. Mógłbym, nie wiem, tak mi się daje. A blokuje możliwość uprawy dyptanu? Dyptamu? W małych donicach, okej. Plenty of ingredients to pique your interest. Dobra, pierdziele, niech będzie. Well, that's everything. Better go and find Natty. Liczę, że ja mam, że nie sprzedaję czegoś fajnego. Maska jest o wiele lepsza chyba od tych okularów. To też. Kaski mi przynajmniej siądzie. Dobra, zaryzykuję. Jak coś, to będę musiał założyć, nie wiem co. No to czy ogólnie tutaj to? Sorry za mój kaszel, ale... No niestety. Jestem... osobą magolową. Magolową? Nie magiczną, magolową. Nieważne. O kurde. O Boże, co ja żem zrobił? Miałem o wiele lepszy strój, plus 8, a ja założyłem jakieś głupie dziadostwo na... No dobra, no. Przeżyję te parę minut bez jakiegoś dobrego sprzętu, który wylatuje non-stop z każdego zakątka tego. No cóż, to przeżyję z tym 4. Na razie się nie pojedynkowałem z czymś tak ciężkim, że potrzebuję czegoś lepszego do... O, tutaj do mnie. Że potrzebuję czegoś lepszego do obrony, nie? Żeby wzmocnić swoją obronę. Spotkaj się z Natty w głównym placu, okej. Ale Natty sobie poczeka... O, odblokowałem, nice. Natty sobie poczeka, bo potrzebuję wbić 6 poziom. Nie wiem dlaczego, ale w poprzednim odcinku miałem, jak kończyłem, więc fajnie by było też móc sobie tutaj dobić ten poziom. Wszystko jest pozamykane, tam są takie skrzynki fajne, to wszystko jest takie eleganckie, ale nie, nie mogę. Niestety nie mogę tego zdobyć, bo wszystko jest pozamykane. Proszę bardzo, znalazłem sobie szatę, tajemnicza szata z zielonego struksu, oczywiście ją przemaglowałem na swój kolor i mogę sobie lecieć. Dobra, czas stąd wyjść, panie profesorze. Chociaż chwila, tutaj jest ogólnie budynek, w którym chyba nie byłem w poprzednim odcinku. Tu sobie przyszedłem, ale na górze tam coś może być. Do góry. Alfredo, czy coś tutaj się kryje? Halo? Proszę pana. O, jest. Proszę bardzo. Karmazynowe rękawice do Quidditcha. Proszę. Co one dają? Ile statystyk? Widzę, że są lepsze chyba. Więc sobie bym je wymienił. Moje to aktualnie nic nie dają. Żadnych bonusów w ogóle. Więc to będzie najlepszy wybór mojego życia. Także cyk. Proszę bardzo. I oczywiście biorę to. Bo wyglądają bardzo fajnie. O wiele lepiej niż te inne. I proszę bardzo, jestem ulepszony. Tylko muszę sobie ogarnąć lepszą kurtkę i będzie ok. Dobra, teraz mogę już lecieć do Netty. Więc Netty, jestem gotowy. Netty albo Letty, może to jest Letty z tego, szybkiego i wściekłego. Czy coś w tym stylu. To ogólnie, o proszę bardzo, to ogólnie jest worek, proszę bardzo. Rękawice, zielone paski, no takie rękawice to nie noszę, nie. Jest Netty! Czy ja wszystko na pewno obczaiłem? Netty, jestem gotowy do wyjścia i lecimy. Jeśli coś pominąłem, no to pominąłem. No nie będę lizał ścian. Nie jestem tego typu graczem. Bum. Aż tak bardzo nie będę lizał ścian. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Przyjechał powóz? O Boże. Draw it away from the building! Away from the village! Skąd on się to wziął? To jest pytanie numer jeden. Aha. Ten niezgadny będzie... Unik! Aha! Jestem taki szybki. No dobra, panie kolego. Wow! Haha! Ceterer! Chyba coś takiego na niego nie działa, coś tak czuję. Chyba dawaj, napierdzielaj, bombarda, mam takie zaklęcie. Wow! To jest na czerwono się świeci, więc chyba raczej mam przerąbane. Ja my tak w ogóle je w ten sposób napierdzielam. Wow! Zabije mnie!
Za późno robię. Co ja mam tak trzymać? Dobrze, dobrze. Ha, kot biega w ścianę. O Boże, ja powinienem, kurde. Dobra, nieważne. Pij ten eliksir i uciekaj. Dobra, czas się kurde nim zająć. Wow, 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 spokojnie, kurde. Co tak machać tym dziadostwem? Nie, to nie działa na niego kompletnie. Rzut starożytnej magii? Co? Wow! No to do widzenia. Nie wiem, co tu się dzieje, ale jakiś rzut starożytnej magii. Co to jest grane? Nie mam pojęcia. Dawaj, rzucaj czymś. Aha, nie trafił mnie, mimo że nie wiedziałem, gdzie uciekać. No jak tam się czujesz, co? Lubisz być obrzucany? Dobrze, automatycznie mi kieruje. Nie automatycznie mi kieruje, nieważne. Oh yeah. Mam coś jeszcze tutaj rzucić? A, despendo! Desperazione! To powinno się tak nazywać, to moje zaklęcie. Mam coś jeszcze tutaj do rzucenia? Mam, tylko fajnie by było na niego wycelować. Ej, stary, weź se daruj, kurde. Ten... No to jest dupek! No dobrze, że wypiłem to, zaraz mnie zabije. Niepowietrzenie wybierałem trudny poziom trudności. Rzucaj na niego, rzucaj czymkolwiek na niego rzucaj. Muszę robić dwa razy unik. Czy jest coś tutaj, czy mógłbym rzucić? Rzucaj w tym! Nie trafiłem go chyba. Ha, dwa razy unik! Coraz lepiej mi idzie w niedostawaniu obrażeń! Dobra, nic się za bardzo nie robi. Czy ja powinienem znaleźć jakby coś, czym mógłbym w niego rzucić? O tak! Rzuciłem w niego? Nie mam pojęcia, czy w niego rzuciłem. Ale... Lumos, tak! Lumos! Na pewno to się przyda. Schowaj ten Lumos. Protego! Sorry, że tak nie ogarniam. Wkurza mnie ten... Nie umiem sterować padem w tej grze. Strasznie się dziwnie steruje, naprawdę. Jest tak dziwnie, że szok. Gram w Red Dead na padzie. Nie przez cały czas, to prawda. Ale mimo wszystko tam jakoś tak sterowanie tym padem jest aż takie dziwne. Ale to ciekawe jest to... uciekaj! Przecież mogę używać Protego, ale jestem... No nieważne. Aaaa! Gdzie jest coś, co mogę rzucić? Czy jest coś tutaj, co mógłbym rzucić? Nie, nieważne. To się mnie skupił. Nettie to powinna już dawno umrzeć. To jest dobre pytanie, czemu ona jeszcze żyje. A czy dobrze, dobrze, niech żyje, ale... Niech żyje, żyje nam. Sławnie? Ale w jaki sposób? O, coś tu jest. A, zginąłem. Prawie zginąłem. Powinna się jakoś ten ustawić na niego, żeby się na nim skupił. O! Udało się! Powinnam się na nim skupić już dawno, dawno temu. No i co? Co tam, frajerze? Myślisz, że masz za mną jakieś szanse? Oczywiście, że masz za mną jakieś szanse, o ile damy się sprowadzić do kąta. Ale jest to momentum. Czemu ja nie znam tych zaklęć, co ona zna? A tak, bo ja zacząłem od jednej właściwej klasy. Ja nie wiem, czy ja tu jeszcze mogę czymś rzucić. Nie mam pojęcia. O, Jesus! Kompletnie bezużyteczny. O, udało się. Boże, ale to było dziwne. Mam gorączkę, nieważne. No i się udało. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Prawie zginąłem 10 razy, kobieto. Ale dzięki za miłe słowa. Czy mam użyć Reparo? No to proszę bardzo. No to zobacz, ja sobie tutaj poriperuję wszystko. Fajna sprawa z tym jest. Ponaprawiać sobie można. Kurde, ile rzeczy mogłem sobie ponaprawiać. Całe życie mogłem sobie ponaprawiać. Dawaj, riperuj. A mogę z daleka to robić? O, mogę. Płonę.
Ale nie muszę podchodzić, no i to mi się podoba, dlatego zostałem nauczycielem. Reparo! A jak? Reparo Vetom. Dawaj tamto. A jak? Wszystko się naprawia po kolei. No i proszę bardzo. Czy coś tutaj jeszcze mogę? Tu kod nawet się chyba też zreperował, tak coś czuję. Północny Hogsmeade. Ja nie odkryłem tego? Już tu latałem tyle razy, a tu nie odkryłem tego? Jak widać, nie. Co tu jeszcze jest? O, tutaj tyle tego. O, panie. No faktycznie, no, tutaj to jest niezły rozpierdziel. Powiem szczerze, że podoba mi się to, jak to wygląda. Naprawdę, to trzeba przyznać, że to wygląda świetnie. Wszystko naprawione, no i to mi się podoba. Co tu się dzieje, gołąbeczki? We were just talking about you. Dobra herbata po ubiciu trolla nie jest zła, nie? Mogę z nim pogadać? Mogę, tylko mi znacznik zasłaniał X. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's Wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. No. Nie przyjmę tego, to zbyt hojny dar, dziękuję. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? No dobra, ale czy mogę sobie wybrać? A nie. Take your time. No to na przykład to, a nie mogę, tymczasowo niedostępne, tak? Taki to jest hojny dar. Kurde. No dobra. O Boże, to jest całkowite dziadostwo. No ale dobra, skoro muszę kupić, to kupię. Proszę bardzo. No nie wiem, jestem bardzo disappointed. Disappointed! Twoje obecne statystyki obrony i ofensywy są wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz gniazdo wyposażenia peleryn i szat. Po czym naciśnij A. A, tutaj, ja pierdziele. Nieważne, ogarnąłem. Inne mi się tam świeciła. No, mam. Ekstra, ale ja nie chcę jej zakładać, bo ona jest słaba. No i teraz mogę. Haha, proszę bardzo, jak zrobili. Dranie jedne. Dranie! Zuchwalce. Żeby nie sprzedał czegoś dobrego. To mogę wywalić. Tradycyjna szkolna peryna. Czarne skórzane rękawiczki też wywalę. To widzę, że jest słabszy od moich aktualnych rękawiczek. A to sobie zostawię, bo to właśnie zamieniłem na tą beznadziejną szatę od niego. Nie wiem, że tam dwie statystyki się różnią, ale dwa punktami obrony. No ba, idziemy pić. Okej, prowadź, ale zanim prowadzisz mnie tam, gdzie masz mnie prowadzić, to chciałbym założyć moją normalną szatę. Powiem szczerze, ta szata, którą dostałem, jest słabsza od tego, co tutaj. Dwa punkty, wiadomo, no, ale jednak mimo wszystko jest słabsza, nie? Tam jakieś inne rękawiczki, a nie, sprzedałem je, okej. No to nie ma sprawy. Tutaj jakąś maski mam też chyba, o, wszystko wysprzedałem, żeby mieć troszeczkę kaski. Dobra, 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 lecimy. Rodzaj sprzedawców, by sprzedawać wyposażenie. Dobra, jasne. O, jaka przyjemna muzyczka. No dobra, prowadź, ale może przyspiesz kroku, czy nie? Chyba, że to jest gdzieś blisko. Pomnożę Zanetti do 3 minutów. No ta. Znowu nas zaatakuje troll, tak? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Ja to oni sprowadzili trolla. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me.
Let's go. Ty mają po prostu szczyt elegancji. Gadają do tym. So. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Hey, yo, yo. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Ona ma trochę głos męski, czy się wydaje? Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Ale mi się może wydaje. You two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The three broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Zauważyłem. Trolls, Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. No właśnie. Czemu mi nic nie mówisz? Now might be a good time to head back to the castle. Niektóre misje nie mają oznaczenia. Okej. Muszę sobie oznaczyć je specjalnie do mapy. Boże bardzo, jakiś nowy ten mi się pojawił. Nowy pasek. Mojej pewnie legendarnej wściekłej mocy. Boże. Legendarnej wściekłej mocy. Nieważne. W ogóle pojawiły się jakieś, nie wiem, brak misji. Co to w ogóle w wyzwaniach mam? 30% wyzwań? Co tu się dzieje? Stany przewodnika, mogę odebrać jakieś szaty. Wygląd wyposażenia, ktoś w ogóle tego wyglądu używa? To już to wygląda kompletnie jak taniocha kompletna. Wygląd, co to jest? Jakiś melonik? Meh, nie potrzeba mi czegoś takiego. Ja to chyba miałem. Czyste rękawice Hogwartu. A dawaj, odbierz. Co tutaj jeszcze jest? To też odbierz. To też odbierz, mimo że to wygląda kompletnie słabo, ale to nieważne. No i proszę bardzo, oznaczone, pobrane nagrody i to mi się podoba. W kolekcjach, co tam jest? W ogóle talenty jakieś mam. Kompletnie nie zwróciłem na to uwagi. O, trolle. Troll w zbroi. Wymachy maczugą trolla przełamują zwyczajne zaklęcia tarczy. Okej, poczułem to dzisiaj na sobie. Uniki to najlepsza obrona. Dystans nie chroni cię przed rozjuszonym trolem, ponieważ może on wyrywać kawałki ziemi i rzucać nimi wybrane cele. Dobrze tym razem tego nie robił. Kiedy troll uderzy w ziemię maczugą, trzymana oburącz... kiedy uderzy trzymaną oburącz, podrzucanie jej w górę przy pomocy flipendo, nie mam tego chyba jeszcze, będzie miało lepszy efekt niż zwykle i maczuga z wielką siłą uderzy trolla w twarz. Okej.
Trafienie trolla za pomocą jego własnego głazu zaskoczy go i odsłoni na kolejne ataki. What the hell? Okej, okay, dobra, nie mam pojęcia, co to jest flipendo. Wrogowie spotkani podczas twoich przygód lub odnalezieni w legowiskach przeciwników, coś tam i obozach bandytów w Highlandach. Większość wrogów jest wrażliwa na określone zaklęcia w twoim arsenale. No fajnie, to jest taki bestiariusz. Aha, no Geralt byłby dumny. Wspomagacze. Co to jest? Eliksir Edurus. Eliksir wzmacnia obronę osoby, która go wypije, pokrywając jej ciało twardą, kamienistą łuską. A, czyli zwiększenie obrony. Okej. Okay. Wygląd, czyli te wszystkie rzeczy, które tutaj mam. Okej, okay. To sobie mogę je założyć. No dobra. Zobaczę mniej więcej, jak to wygląda. Wyposażenie. Co tutaj jest? Ja to dostałem chyba, odblokowałem sobie to, ale nie, to sobie chyba ogarnąłem już. To po co ja w ogóle to odbieram, skoro to już miałem mniej więcej odebrane? Bez sensu to było, dziwne to. Dziwne to wszystko jest, naprawdę. Dobra, sorry za nieogar dzisiejszy, ale no cóż, czasem tak po prostu jest, trzeba tą grę po prostu ogarnąć, nauczyć się. No jak każdą grę trzeba to ogarnąć powolutku. Także dzięki za oglądanie, w następnym odcinku ruszam za Nettie i liczę, że po prostu się to wszystko powoli jaśnie wyjaśnia i co tu się właściwie dzieje. I odkryję więcej tej swojej legendarnej, starożytnej mocy w sobie i tak dalej. Także do zobaczenia, no i siema.